Dzień dobry, dzisiaj jestem w Białymstoku, w swoim rodzinnym mieście. Za mną jest mural, moim zdaniem najpiękniejszy w mieście, bo z fantastycznym przesłaniem. Wyślij pocztówkę dla babci i dla dziadka, bo u nas tak się mówi, nie do babci, tylko się wysyła pocztówkę dla babci i dla dziadka. Ten mural powstał specjalnie na imprezę kulturalną, która też jest typowo białostocka, to jest festiwal Up to Date. A mural został umieszczony, proszę Państwa, na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wcześniej tutaj mieścił się Uniwersytet w Białymstoku, była siedziba rektoratu. Od kilku lat mamy tutaj siedzibę Urzędu Marszałkowskiego. No i taki mural zdobi w zasadzie centrum miasta z pięknym przesłaniem. Idziemy dalej. Zapraszam na wycieczkę śladem murali po Białymstoku. Pod mojego kapelutka nie tak dobrze widać ten mural, a to według niektórych jest najpiękniejszy mural w Białymstoku. A na pewno od tego muralu wszystko się zaczęło. I to, co jest absolutnie pewne, to jest najsłynniejszy mural w Białymstoku, bo z nim nawet są znaczki pocztowe i w Chinach nawet są takie znaczki pocztowe. I w ogóle ten mural zdobi wiele grafik różnych na całym świecie i to jest, myślę, chyba nasza wizytówka miasta Białegostoku, bo ten mural faktycznie robi wrażenie. Ja myślę, że on teraz trochę potrzebuje, żeby był odnowiony. No i to, co mogę jeszcze dodać, ten mural powstał dzięki projektowi realizowanemu wtedy jeszcze przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury, obecnie to jest Podlaski Instytut Kultury, w ramach projektu, który promuje ludowiznę, kulturę naszą ludową. No i taki mural został wykonany. Jest najbardziej znany, prawie tak jak ja. Przyprowadziłam Was na osiedle Białostoczek. To jest moje osiedle, moja dzielnia. A za mną w tle jest patron Białegostoku, bo Białystok ma patrona właśnie w osobie księdza Michała Sopoćko, błogosławionego. I tutaj co rok uroczystości, wrzesień w zasadzie już przed nami, więc we wrześniu w Białymstoku odbywa się cały cykl różnych wydarzeń poświęconych takiemu błogosławionemu, ale nie tylko. Wtedy odbywa się dużo uroczystości i kościelnych, i nie tylko, które przypominają postać księdza błogosławionego Michała Sopoćko, a ludzie wymalowali taki mural. No Banksy to nie jest, ale muszę powiedzieć, takie małe jest piękne, naprawdę. I takich ludzików mamy poukrywanych w Białymstoku dosyć dużo, ale żeby je wszystkie zobaczyć i jeszcze więcej murali, po prostu musicie przyjechać do Białegostoku, do mojego miasta. No i anioł wylądował, anioł białostocki, to ja. Jakby ktoś chciał też takie skrzydła mieć, teraz to się temu misiu oczko odlepiło, a mi skrzydło, to musi przyjechać do Białegostoku.